Grasz w różnych miastach. Czy zauważyłaś już różnice w różnych województwach? Co ludzie lubią na przykład w Warszawie, a co na Pomorzu? Tak, na przykład tydzień temu byłam w Białymstoku i tam w klubie DJ-e grali po prostu wszystko. Raz leciało disco polo, za chwilę jakieś kanikuły, za chwilę mocne techno, więc naprawdę było to prawdziwe pomieszanie. Natomiast widać było, że ludzie przy tym się świetnie bawią, że lubią być co chwilę zaskakiwani. Tak, no to bardzo widać te różnice w Warszawie, zdecydowanie rządzi house. Przy takiej liczbie koncertów już wyrabiasz sobie również gust muzyczny. Jaką muzykę lubisz grać? To wszystko zależy od tego, w jakim jestem nastroju danego dnia i zazwyczaj jest tak, że kiedy jestem w klubie, gdzie muszę zagrać troszeczkę lżej house'owo, to później potwierdzę, uwielbiam house, chcę grać tylko to. A później za tydzień jadę do klubu, gdzie trzeba zagrać mocno i też jestem zachwycona i mówię, tak, ja chcę grać mocno, uwielbiam to, więc no, cały czas to się u mnie zmienia, nie mogę się zdecydować, ale chyba bardziej to po prostu zależy od nastroju. I po każdym udanym występie, kiedy dostaję od ludzi tę pozytywną energię, to jestem zachwycona.